I teraz wczoraj czy przedwczoraj mi przyszedł list z ZUS-u, renty jednak nie otrzymam. Tak, renty nie dostaniesz, pracować też nie możesz? No. I z czego ty żyć? No właśnie. No. Ej, widzowie, o co tu w dupę chodzi? On pije przy głupoty, czy to jest prawdziwe? Bo ja wiem, że jesteś takiego, że jak masz rentę, to nie możesz robić, bo ci ją zabiorą. Ale chłop nie ma renty i jeszcze ma zakaz pracy, w sensie legalnie rozumiem na umowę nie może robić, nie? Nie może podpisać umowy. Ty, o co tu w dupę chodzi? To może tylko na czarno robić. Czyli to sprzedajemy, tak? No. No jak, no to gałęzi. Tak, nie mam podwórka, to u ciebie będę ciąć. No, używane, myślałem, że to nowe jest. Specjalnie zapakowali, mogli jeszcze zapalniczką ten plastik na pudełku przysmażyć, żeby się nie dało otworzyć tak, jak on otworzył, że niby nowe. No i czemu nie zrobili? Hachmenta. Spartiatik! Dobra, oglądamy. O, ten co zawsze truje. To taki, można powiedzieć, że trochę taki tequila, szczerze? Ja bym go nazwał tequila. Zawsze jest i zawsze troszeczkę podtruwa, rozumiesz? No dosłownie tequila to jesteś ty. Ej, wykupuję w kantareczkę. Wykupujesz? No. Akurat potrzebuję. AK-66. Masz umowę? A nie wziąłem. No wybacz mi. Nie wziąłem. Tak, bez umowy ja mam ci to wydać? Normalnie, po nazwisku. A masz dowód? Kurwa, też nie wziąłem. A w zielonym tej, zielonej walizeczce. Dwie były. No dwie, ale jedną wykupuję. Dwie. 200 zł przyniósł. Na... Dwie masz na jednej umowie. Kurwa, miał mi zrobić na dwóch umowach. Nie, na jednej zrobił. Młot i wkrętarka. No. Na jednej umowie jest. To ile tam? Co dwa? 162. No to dobra, no tutaj. Masz, wykupuję. I zaraz zastawię jedno z tych, tak? Tylko słuchaj, czekaj, nie, dobra. To ja muszę od razu dwa odebrać. To i to było walizce? Ty tak. Zastawi no od razu jedno? To jest słynne mój, nie? Jak podrobiony 200 PLN? Tak, dokładnie to. I dokładnie to. Podpisz na mi. Ja, słuchaj, a mógłbym zostawić to dla ciebie do poniedziałku? Albo na niedzieli. Bo mnie jutro nie ma. A jak zostawić? No zostawić, że to jest wykupione, tylko że wiesz, ja podejdę wtedy w niedzielę do ciebie. Tam. Bo ja nie mam teraz jak na razie zabrać, a potrzebuję no na razie radę. No nie, właśnie nie, bo jeszcze po zakupy muszę jeść. Bo ty, jak ty chciałeś, żeby to u mnie przeleżało po prostu? No, żeby tam do jutra nie, bo jutro mnie nie ma. Jutro do której macie? Do 19. A to nie, to nie, zdążę. Nie, Lubej, bo nie oglądam, bo jest z nowych odcinków. To nie patrzę. Czyli po to przyjdziesz jutro? Tak. A on tego nie zostawia? No. Bo tego... Tam jest, wiesz, umowa spisana, tego zapłacone jest, to tego, nie? Tylko chodzi mi o to, że ja dzisiaj nie dam rady tego zabrać, nie? No, dobra, niech będzie. Nie. A jutro bym... Bo ja o 17 przyjeżdżam... Chyba, że jutro przyjdzie po to, żeby to zastawić. No i luj. Z Zielonej Góry o 17 będę. To jest ten kół. To zdążę. Zdążę? Zdążę. No. No dobra. To mi przetrzymaj do jutra. No dobra. Ale żadnych kłopot nie będzie. Jakich opłat? No, że za przetrzymanie czy coś. No, nie wiem. No nie no. No. Bez przesady. No, bo jeszcze do sklepu muszę lecieć, wiesz? Dobra, okej. Okay. No. I cyk, wódeczka? Dobra. Jak? Z Zielonej Góry to ci przy ten... Jak wódeczka? Porządny obywatel. No, chyba, że... Nie, a nie, żona nie odbierze. Proszę. No przecież to sobie możesz odebrać to jutro, a jak nie to w niedzielę też jestem. No dobra, dobra. No. To jakby co to tam, czy jutro, czy pojutrze, nie? No. Okej. Okay. O, w niedzielę tutaj jesteś? Od 9. To jest tequila? No tak, to jest tequila. Tu się pracuje cały czas, ty nie ma wolnego. No ja niestety nie mogę pracować. Czemu nie? No mam zakaz pracy, nie? Zakaz pracy? A rentę pewnie ma. Kurze, to ja też bym chciał coś takiego mieć. Ale co z tego, jak pieniędzy nie mam? Tak, zakazują ci pracować i nie ma... Nie no przyszło mi z ZUS-u, nie? Że mam tak, mam... Czekaj, jak to się nazywa? Z ZUS-u mi przyszedł papier, że jestem niezdolny, całkowicie niezdolny do pracy. Ale czemu jesteś niezdolny? Na jakie podstawie? Ze względu na serce. Czyli masz jakąś rentę? Nie mam właśnie renty, bo starałem się o tą rentę socjalną. No. I teraz wczoraj czy przedwczoraj mi przyszedł list z ZUS-u, renty jednak nie otrzymam. Tak, renty nie dostaniesz, pracować też nie możesz? No. I z czego ty żyć? No właśnie. No. Ej, widzowie, o co tu w dupę chodzi? On pije przy głupoty, czy to jest prawdziwe? Bo ja wiem, że jesteś takiego, że jak masz rentę, to nie możesz
robić, bo ci ją zabiorą. Ale chłop nie ma renty i jeszcze ma zakaz pracy, w sensie legalnie, rozumiem, na umowę nie może robić, nie? Nie może podpisać umowy. Ty, o co tu w dupę chodzi? To może tylko na czarno robić. Ale to brzmi tak absurdalnie, ale no, żyjemy w Polsce, to może być prawdziwe, ale jaka szansa? Pieprzy pewnie na komisjach się nie stawia i na czarno robił? Na jakich komisjach? Jak się ma rentę, to są jakieś komisje? Jak to działa z tą rentą? Musisz jakby przychodzić co jakiś czas, żeby widzieli, że się nie poprawia, tak? Żeby ci przedłużyć rentę, rozumiem? Ja pierdzielę, ty, w sumie mądre. No tak, no bo jakby ktoś wziął rentę i by miał nie wiadomo do kiedy. Sprawdzają, no. Ej, co ty gadasz, ale na przykład ktoś nie ma ręki, to też ma taką komisję? Bo jeszcze rezygnuję z sercem, czy z, nie wiem, z jakimiś narządami, ale ktoś nie ma ręki, nogi, co tu się zmieni? No nic się tu nie zmieni. Ja pierdzielę, to jednak absurd, nie, to... Ja nie wiem, jak to działa. W tym kraju to... Ciekawe, czy za granicą też tak jest. Piece jeszcze, nie? Mamon ma rentę? Może tam mi coś dadzą. A czemu nie chcą ci dać? Nie wiem, bo tam coś tam renta rehabilitacyjna. A co ty masz z tym sercem? Jeszcze nie wiem, coś z mięśniem sercowym. No, a jutro jadę właśnie na rezonans magnetyczny. I dokładnie wtedy będzie wiadomo. Kupiłeś czy pożyczyłeś psa? Papiery, coś tam, jakieś badania, no jak żeby psa? Tą rentę dostać. Może być. A to nie masz nic. Właśnie, no mam co tylko to, że jestem całkowicie niezdolny do pracy. A kto ci to wystawił? ZUS. To oni takim czym się specjalizuje? No ja. Złożyłem papiery, wszystko tego. Siema, Maglowin. Ale ZUS cię nie badał przecież, nie? Nie, badali mnie. Lekarze. Na komisji byłem, no. Na komisji lekarskiej byłem. A, to jest to, co widzę. Te papiery, które przedstawiłem od kardiologa, ze szpitala, od tego. No to wszystko mi wydało. Czyli miałeś te badania. Wszystkie papiery miałem, wszystkie badania tego, ale tak, ZUS mi dał całkowitą niezdolność do pracy, na okresowe tam, nie? Mhm. Ale renty żadnej nie dostanę. To ja nie wiem. No. To i nie teraz przeżyjesz. Żyć. No. To nie przeżyjesz bez pieniędzy. No. No i teraz muszę składać ten, jakieś papiery, chyba że jutro po tych badaniach... To jest jakiś absurd. Będę, no, co? Nie, to jest jakiś absurd, przecież za sam ten papier od ZUS-u powinna być renta. Bo przecież masz udowodnione z ZUS-u, że nie możesz pracować. Ja nie rozumiem tego, o co tu chodzi. To jest jakiś, albo on pieprzy, albo to są jakieś absurdy polskiej biurokracji. Ale mi się wydaje, że on bardziej tutaj nawija makaron. To na górze będę miał. Parę mieszkań sprzeda? To jest ten mieszkań. Ale to on ma, to on chyba miał kilka, racja. To na badanie, no, ten rezonans ma, serce. No. Landlord. No i widzisz. Zawsze utrudnienia. No to by tak. Chociaż człowiek chciał popracować, a nie może. A nikt takiego człowieka na przykład nie przyjmie, który nie ma na przykład... Nie jest, co ty jest, gadasz, jest masa? Porypane to no jest. Kto cię przyjmie? Jak masz całkowitą niezdolność do pracy. No ja, no nie mogę. Na ciurno. Chyba, że na czarno. Ale czy... Jezus Maria, co oni mówią? Boże, na czarno się mówi rasisto. Każdy jest równy, zapamiętajcie. Ty się boi, nawet ja bym się bał podjąć taką pracę. No, bo pójdziesz, coś ci się stanie, to nie, że pracodawca po dupie dostanie. Jak się on boś... po dupie. Bo to Polska. No tak, dokładnie. On by się bał na czarno, być on pewnie większe życie na czarno dobra, robił. To najwyżej w niedzielę podejmę. No okej. Okay. No dobra, dzięki na razie. Nara. Nie jest zresetowany ogólnie, nie? Nie no, wiem. No ja to mogę zrobić tak? Na miejsce także na spokojnie. Faktycznie podobny ten do ciebie? Coś tu w dupę, no, podobny jakiś. I tak, do tego nie ma pudełka, mam jakiś tam kabel HDMI i zasilający. A jest jakiś padzik? Dwa. O. Co to jest, PS3? Ale by za sprawne? Nie, PS4 chyba. Nie, ale sprawdzisz sobie jeszcze. No. Znaczy to też tak ciężko jest sprawdzić, wiesz, bo trzeba było grę odpalić, tu pograć. Znaczy tam jest konto zalogowane, tych gier jest sporo, także jeżeli... No nie będziemy grali. No. PS8? Ale nie było żadnego problemu. Mam jeszcze iPhone'a mini, 13. O, masz trochę tych rzeczy. No mam. iPhone no, mini. No właśnie tego się obawiałem. Ale w razie to zabierzemy z powrotem. Ale nie dzwoniłeś. No nie dzwoniłem, bo nie mogłem numeru znaleźć do ciebie.
Nie mogę. Nie był używany. Może usunęli. Zegarek, smartwatch. Mam on na bluzie. No i takiego telefon też jest niepotrzebny, nie? Ale to takie w sumie leżało na chacie, nie? No. I wkrętarkę mam jeszcze. Boże. No dobra. Ciekawe. To jest Slim 500 giga, tak? 500, no ten mniejszy. Znaczy najmniejszy chyba. Czyli tak jak sobie tutaj patrzę, z 400 gdzieś. No, spoko. Za to byś dostał. No to gierkę byśmy dorzucili tu. No. To byśmy 400 za PS4 z dwoma padami i grą. Ty, opłaca się to sprzedawać? Czy zobacz, tego nie jestem pewien, czy w środku czegoś nie ma. Jak no, będzie to jakaś flipa czy coś. Nie. No. Czyli tak. On sprzeda za 800, a. Stówki z tą gierką. Tutaj, masz odwarkę do tego? Jak masz PS5, czemu działać? Nie chodzi o to, czy ten, tylko chodzi mi o to, czy dobra kwota dostał. Mój tata mi się cały czas chwali, że przeszedł Far Cry na PS3. Jaki? 6 Far Cry? To już na PS3? To bez zegarka. Zapomniałem ładowarki. Nie masz. No. No musiałem robić ładowarkę. To jest GT? Trójka. Nie no, to jest dobra cena jak dla mnie, ale ja się nie znam. Aha. No to jest... Dla mnie złotówka to jest dobra cena, też się do końca nie znam. Czy nie, jakiś nowszy. I tak to nowszy. Ukradłem. No. Poczekaj. Tylko, że no teraz mi uświadomiły, że to się ładuje, no. No i jest ładowarka taka specjalna, no, nie? No, to dobra, to los tak chciał. Czekaj, może coś tam do ładowarki. Łacz GT3, a jest naładowany? Też chyba rozładowany, wiesz? No, bo ja w ogóle nie przemyślałem tej akcji. W sumie też się na szybko pakowałem, także możemy... O, włączył się. Włączył się. Także, no nie po prostu wycenimy go bez ładowarki, to nie? Jest Fortnite. No. Co to za firma? Jeszcze ta szybka akcja była. A skąd przyjęliście? Oj, to nie wiem, czy będziesz wiedział. Okolice Chojny. Chojno? Chojna. Chojna? No. Nie. A Gryfino. To jest wielkopolskie? Nie, zachodnie Pomorskie. A, to do góry. Do góry, no. Aha. PS4 to 600 na ludzie można wyrwać, więc dobra suma. Ale plus dwa pady i gra. Tam nasz Far Cry. To w drugą stronę. Nasz Far Cry 6. Przy niemieckiej granicy, ale no. A, w tą stronę. No. To wy macie tam ten specjalnie do naszego domu. Zara. No, żeby zobaczyć. Poznać. Znaczy wiesz, jak jest okazja, w sumie, pewnie się oglądało. Weekend jest, nie? Można się przyjechać. Znaczy, no ja to miałem, czy dziecko mają w domu, ale... Nie będzie. Ile można siedzieć w domu, nie? No, co my to znaczy, no ja też w sumie mało siedzę. Bo na wyjazdach w robocie jeszcze jest. I na weekend na Lombardy. Tak. Oho. Gdzieś około 500 lat. Ciekawie na chacie. No. Także jakbyś miał ładowarkę, no pudełko to komplet, to może byś dostał 250. No. Znaczy to chyba właśnie nie będzie sensu bez ładowarki tego sprzedawać, nie? Bo co on tak zdjęcie czy robi szkoda, musi. Nie? Bo ja tak myślę, i to wystawiają. No. Co myślisz? Zostawić sobie lepiej czy sprzedać? No chyba tak, w razie czego będzie jeszcze jedna okazja, żeby do ciebie z ładowarką przyjechać. No to zostawimy. No. To sobie zostaw. I co tutaj mamy następne? Mini jest zresetowany. 13 mini? 13 mini. O. To jest tylko szkiełko. Można je zerwać, nie? Tylko szkiełko? No. Czy bynajmniej moja narzeczona tak mówiła. Chyba tylko szkiełko, no. No, ale to zerwiesz i tak, nie? W razie czego nawet jakbyś nie wziął. Tak, no zerwiemy. Zobaczymy jak to wygląda. Co on tak mruga? Kto? Dostała mojego 13 Pro Maxa. A ty sobie kupiłeś 15? Znaczy, nie brałem, kupiłem S20, znaczy ten? Samsunga 23 Ultra. S20. A no. Zemfona na Samsunga? No bo... Rzeczywiście, aż mi się mruga, chcę nie patrz na niego. Widziałem, nie? No nie, to ze wszystkim teraz tak jest. Oczy bolą. Wiesz, nowy telefon i teraz wszyscy będą mówić, o wadliwy, łamią się, truchę są. No. Pamiętasz jak wyszedł Xbox Series X? Nie, jak jestem filmiki graczem. Filmiki jak był, jak dym z niego leciał? Też nagrywali. A było, pamiętam. Znaczy, nie kojarzę, w internecie bo... tego pełno było. No. Nie wiem, znaczy... Dopóki sumie... się tego nie kupi, nie zacznie użytkować, no to wiesz, w internecie to będą różne rzeczy, nie? No. Ale znaczy... wszyscy mi to mówią. Nie, 15, nie, one się łamią, nie? No. Co ty no, gadasz, Winblade? No, ale ten, no jaki ale miałem dealer? To mobilca począwszy, nie? No i teraz taki przeskok jest na tego, ten. Ale w sumie zadowolony jestem. No szadą, i teraz no ja nie mrugam nie? Chociaż. To już no i też to nie każe ci mrugać. W tym promocji ty, ja kamerę mam źle, Louis, zostawię tu. Wejście cenie, typu C, bo u mnie przez robotę ten telefony dostają trochę po dupie. No. W sensie ładowarki. Gdzie niby się nie pyli, no ale jak wyciągam z kieszeni, to cały czas coś brudne, nie? Mhm. No. iPhone 13. A te C jednak gdzieś tam lepiej służy. Śmieszne chłopaki, co kupują pseudo Androidy, cisną na iPhone'a i odwrotnie.
Czyli wszyscy ludzie są śmieszni, tak to? Okej. Okay. W robocie, nie? Czyli wszyscy to jokerzy. To jest 128 giga? Liga? Tak. A mogę na ciebie najpierw narzygać? A potem jeszcze raz? Aż nie umrę? A i... bateria, patrzyłeś jak to bateria nie, wygląda? Nie, dobry? Nie, nie. Dobry. Wie, trzeba było zobaczyć. Będzie chyba taka możliwość, nie? No, no jest tam taka komisja. Znaczy, no ogólnie jakby te opcje... Bana, muza, liga. Nie patrzył, nie? No, no, ale... Ale że jest ta opcja i... Ej, moja kierownica to jest. Czy możesz teraz zobaczyć to? Ma no, moją kierownicę. I on ty. Jest w sumie Golasa go wziąłem, nie? Czyli, że nie ma tam... Ja jej nie sprzedałem. Paragonu też nie ma, nie? Raczej już 2 lata ma ponad 100. Mhm. No. No, no, będzie miał. Jak tam dużo ludzi macie? Dużo chyba, nie? Cały dobrze, Defro, dobrze. Zara leci. Zależy też, nie? Od dnia. No. Czy przed wypłatą, czy po wypłacie. No. Teraz co jest? 7, no to tak. No, już przed no, wypłatą. No. I ile ten mini mówił? 13 mini, 1800. Ale tak ogólnie koło dwójki nawet tutaj widzę. Takie kompletne. 89 to damu, baterii, damu 2000, 500 złotych. No tego, znaczy myślę, że jeszcze 90 coś tam procent ma, nie? Tak mi się wydaje. Ej, w Androidzie da się mówię, sprawdzić, ile procent baterii żywej? Też się mogę mylić. Wiem, że mój Pro Max miał 95%. Czy nie da? W mini o tyle jest da, gorzej, gdzie? Że one same w sobie mają malutkie te bateryjki. I tak szybko pada w nich bateria, nie? Nawet jak znaczy ja byłem z niego zadowolony, bo on pierwotnie był dla mnie. Gdzie to się patrzy? Do pracy. Kurde, latarkę ja gdzieś tam na wysokościach, nie? Gdzieś tam. Ale to nie siedziałeś non stop na nim, nie? Tak, ale to chodzi nic o to, ogarniam. Że po drabinie idę czy coś, nie? Weź mi tutaj. Bo mnie nie, jak to nie się patrzy? Uwadzało gdzieś tam no, nigdzie, malutki, nie? Fajny, no. No ale że narzeczona akurat jej się tak. Weź mi tu, bo mi coś wyskoczyło. To mówię, tak nie zrobimy, to dam ci swój. I ogólnie dostało obiecanie, że sobie kupię taki sam, bo mi się spodobał. No ja pojechałem po promocji. No i gdzieś tam ten... Miałem... To topowego Galaxy, teraz mam iPhone'a, oba telefony są na tym samym poziomie, od S7 do S23, teraz mam iPhone'a 15, teraz tylko się liczy to, czego potrzebujesz na telefonie. Okej. Okay. Dobrze, dziadku, dalej, ale jak się sprawdza, no? W końcu jej się udało go przejąć. Ale czemu piszecie mu tak? I oddała tego. Znaczy oddała. 88. 88. No, no to się myliłem, ale dobrze, że ten, dobrze, że jest sprawdzono. Czyli, czekaj, ten za 1800 tutaj, tak z 1500 max by był za 13, za tego iPhone'a. No spoko. Ale jeszcze sobie ile? Zobaczymy. Dobra. By był za 13, za tego 800 tutaj, tak z 1500 max by był za 13. Ej, dużo mu daje. W sensie, no zarobi powiedzmy 500, ale na konsoli będzie miał razy 2 przebitkę, a na telefonie 500. Złotych. No spoko. Ale jeszcze sobie zaraz zobaczymy. Znaczy, no nie licząc, no że wiemy, 400 jakaś prowizja i tak dalej. No, jak będzie wszystko ok, to nie będzie problemu, nie? To jest jeszcze tu, S20. Ale może dużo daje z iPhone'a, bo one pewnie szybko idą. On pewnie tak w tym Lombardzie jest, że co im dłużej leży, to mniej dają, nie? Ja konsolę na Allegro z 550 nawet da radę kupić. PS4? 20 plus. Można go ściągnąć, nie? Oczywiście. No, a to te, nie jest tam z jakiejś sieci? To teraz... Nie, nic. Nie, no nie przyjeżdżę, bo taką... Ale nie masz papierów żadnych? Nie mam. Zegarek zostawiasz sobie? Tak, no bez ładowarki chyba nie będzie sensu, no. No znaczy, no jak chcesz, ja tak z 200 myślę, że można by było za niego zrobić. Tak, no to za, w sumie... A warto PS4 kupować, jak 8, jest PS5? Ale, no. PS4 chyba takie sens. Zbijają steny, nie? Te zegarki. Tego z Apple'a się jeszcze może trzymają, ale to tak? No też ma gdzieś ze 3 lata, nie? To na pewno. No to już nawet jakby był z sieci to spłacony. S20 Plus. Tak, S20 Plus, no. Tego chyba miałem z sieci, z plusa. Właśnie. Wszystko poresetowałem. Co rok update'u nie ma? W tym tak, ten i w iPhone'ie. Jedyne co do tego nie odpalałem, nie? Ale to mówię, to jeszcze... A ten... wiesz, ja bym wolał PS3 no, kupić. Chyba też pojedzie z powrotem, nie? Ile znaczy, chodzi? Ten. Znaczy w sensie on na pewno działał, ale jest rozładowany. Samsung jakiś? Tak, no. Pamiętasz ile tu było pamięci? 128? Będzie jeszcze tequila w odcinku? No zostawił coś, to chyba przyjdzie. Dawno nie używany był. A tu też jest szkoła jakaś na nim nałożona. Defro, ty codziennie pijesz 6 Monsterów. Zawsze na jakimś na każdym telefonie mam. No bo to jednak nie kosztuje dużo, a gdzieś tam później to lepiej wygląda, nie? I tu sam telefonik masz, tak? Też nie ma pudełeczka? Też nie ma. Od 800 się zaczynają ceny używanych? To jeszcze dobrze stoją, co?
sumie dawno był kupowany. No, 23 jest, nie? Aktualnie. Tak, no ja go mam właśnie. 400-500 zł też gdzieś, coś takiego, nie? Spoko. 500 zł, 3 lata telefon. No, to... flagowy telefon po 3 latach wart jest 500 zł, a kupił go za 6. To jest popieprzone. Jak spada ta cena szybko. To iPhone'a przyniósł. 1500 dostał. Pytanie, ile ten 13 mini kosztował, jak był nowy. Pytanie, bo na iPhone'a chyba mniej ta cena spada, nie? No nie wiem, co to jest. Ja to kupiłem od ziomka na budowie, bo gdzieś tam jakiś... Kto powiedział, że kupił? To taki, piątka albo coś takiego. Nie, to na szybko zastępczy. I tam też by trzeba było reset danych wszystkich zrobić. A, bo na pewno to się jest, no, rozładowany. Stówka by za niego dostał na pewno. Tak? No? No to jak możesz, działa wszystko? No to możemy to podłączyć. No. Co stówa? Co dobra, to jest? Tylko tu zacząć. Dobra, zrobimy playkę i ten telefon na jednej umowie. Dobra. Znaczy ja i tak muszę wysłać... Taki Sinol. ...samochodu po budowie, nie? Okej. Okay. A, i słuchaj, tu jeszcze ta wkrętarka jest, nie? Bo tu koleżka trzyma, nie wiem, czy chcesz to teraz zobaczyć. Prawie. Jest Boscha. Zaraz idę. Oho, oho. Też padnie to. Kurde, bo ogłuchna. Trzynaście mini 4300, jakby chodził, to mniej na cenie stracił. Też nie było dawno używane, nie? I też tylko z tego względu wziąłem, że no ja nie majsterkuję, nie lubię. Dwie baterie i ładowarka jest. Jedna bateria, sprawdziłem, jest rozładowana całkiem, też by trzeba podłączyć. Patryk już niestety nie ma. Jak to chcesz? Jedynie link. Może zatrzymać. Dawno nie było już. Nie wiem, kiedy będą. Bez case'a będzie niczego, nie? Może na wakacje. No, może zaczekaj. 2017. No, no, panie, rozumiem, Patryk. Jak będą, to na pewno tam znaleźć. Bym ci dał. No i spoko. A dawno już się było. Nie wiem czemu. 3,5. No, pierwsze targowanie. Ale dzień. Targać muszę. Bo bym sobie nie było, nie wybaczył. Jeździczek tu na pewno nad tym wszystkim. No, znajoma kierownica w tle, to prawda. To było tak. 400? Tak? Chyba tak, no. Znaczy, sam play był 400, tak? Z gierką. Znaczy, no, ale w sensie bez telefonu. No, bez telefonu, no. Będzie dobrze. Już chciał telefon wziąć. 350, 400, 100, 200. Jezu, ile on przyniósł. Co się zbiera, nie? Pierwszy, który wyjmie więcej niż ten. Niż go zdymają. Tam zaraz się zaświeci, podpiszesz? To już znam. Na razie. Przepraszam, Defrot. To byłby już prawie monster. Siema. Siema. Chciałam, że mnie nie zobaczysz. Co? Chciałam, że mnie nie zobaczysz. Co tam ona masz? Jakiegoś Sony Ericssona przyniosła? Nie masz ładowarek do tego? Widziałaś, jakie to jest wejście w ogóle? No, rzadko spotykana. Bo to są stare typy telefonu. To od razu odpada ci, mówię. Pewnie no nawet ich nie włączymy, nie? Włącz, spróbuj. Mi się wydaje, że chyba są naładowane. To czym ładowałaś? A nie pamiętam. No ale tak jak bez ładowarki, co ja bym ci za to miał dać? No to jest nic nie warte teraz. Ładowarka jest droższa tego telefonu. Pewnie jeszcze mają jakieś simlocki na sieć. Ja. W każdej? Nie. W każdej chodzą, no. Nie. Wziąłbyś? Nie. Jakby był, poszukał ładowarek, to pomyślimy, ale to jest coś około 20 zł podejrzewam, nie? Dobra. Twój brat miał takiego 10 lat temu, to i tak nie jest źle. Co masz na piłę? Nie ukradłam, nie bój się. A ja nie mówię, że ukradłam. Mojego brata. Kupił, nie używał. Ja nie kradnę. Ile chcesz za nią? Nie wiem, ile mi dasz? 15 zł? Tak mało? No połowa ceny, nowa 39. Pokaż. Ukradła bratu? Geryla. Brat jej nie zgłosi. 20? Nie może się pokazywać na komisariacie. No zobaczymy. No jak to się tym... A ja się na tym nie znam. To jest normalnie piłka. Rozkładasz i... No to co? Ręczna. No. Dzika. 5 zł. Żartuję oczywiście. O Jezu. Kurczę, pamiętam kiedyś taka pompeczka była w garażu. Ja pierdziele ty. Słuchaj, przytrzymaj. Ja miałam do materacu. Co? Mówię, że ja miałam do materacu. Na materacu kim masz? Kupiłbyś? Już nie, bo pożyczyłam. Zobacz, czy mają wystawione. Kamilowi. Mają stronkę. To na czym teraz śpisz? Na tapczanie.
Kiedyś przyjąłem taką pompkę starą. Tak, defrotną. Nie działała. Nie. Działa, działa na 100%. Ale przycisłeś. Działa, działa. Ale chodzi o to zamknięcie. No zobacz, nic nie zmienia. Dzięki Derek za 3 lata. Gdzie ten Lombard? Chętnie się przejadę. Coś tam na D, widzowie ci zaraz napiszą, ja nigdy nazwy nie pamiętam. Masz wyrobioną gumę już. No. Nie w dupie. Już tylko do materaca tam się. Drezdenko. 15 zł by było może za ten nóż jedynie, nie? A ty masz ładowarki do tych telefonów? Aha, no dobra, o to mi tylko chodziło. Ma jedną ładowarkę do Sony Ericssona. Ale te telefony to te... Sony Ericsson. Czekaj, Sony Ericsson. Kiedy to przestało istnieć? Czekaj, nadal istnieje Sony Ericsson? Nie, nie da się... Sony... Jak sprawdzić? Już nie istnieje Sony Ericsson już, nie? Ty, Sony Ericsson? Nie mogę znaleźć, weź ktoś co znajdź. Bo ja głąb. Ciężko to będzie gdzieś sprzedać. Podejrzewam, że... Muzeum? Na 99% mają Simlocka na jakąś sieć. Oni są robią jeszcze telefony? Sony. Czyli to sprzedajemy, tak? No. No jak, no to gałęzi. Nie mam podwórka, to u ciebie będę ciąć. No, używalne. Myślałem, że to nowe jest. Specjalnie zapakowali, mogli jeszcze zapalniczką ten plastik na pudełku przysmażyć. Żeby się nie dało otworzyć tak jak on otworzył, że niby nowe. No i czemu nie zrobili? Hachmenta. Siema Black Blue, witam. Ale nie chodzi mi o to, że da się kupić. A czekaj, ile to kosztuje? Jo pierdziele, 500 zł Sony Ericsson. Co ty pieprzysz? Jezus Maria. Czekaj. Witam, Black Blue. Siema. Pane, nie? Człowiek myślał, że nie otwarte. No też tak myślałem od razu. No. Tak miało to wyglądać. 15 zł to za dużo za tą kosę jednak. No weź mnie nie denerwuj. No naprawdę. Nie, ja myślałem, że to jest nówka, nie? No nie wkurzaj mnie, no. A to już było cięte, tu grubo było cięte. Leszczyna chyba. Była cięta. Ty mnie nie pytaj, bo ja nie wiem. No zobacz, cięte było, nie? Nie bój się. To co myślisz? No już nie bądź taki Żyd. Czas luzer, to ja mam żadnej gry nie mam fizycznie na PS5. 15 to jest troszkę dużo. 10 zł można było dać, bo dosyć droga ona jest, ale używana, nie? Dobra, nie ci będzie. Pasuje? Nie, nie pasuje, bo nie byłem ja na ty... A ile? Na ty to, nie? 17,50 To może... Czy na coś innego rzucisz. Powiedziała. Bo dali cenzurę. To może dać się rzucić, jak nie kupisz. I jeszcze my się do tego przyczynimy. Czyli zrobimy 10 zł, no. Nie, no, na ty to Michała powiedziała. Chyba, że wam... Jak wy tam macie podpisywane? Nie buda. Idzie się pobić, co? Tam koło Biedronki tak samo, szukają mnie, albo na chodź... Ciąży jest? W tym odcinku może jeszcze nie była. Z domu mam a po mężu po byłym raczej. Byłem mężu? Byłem, no. Już koniec miłości? Co? Dla mnie miłość nie liczy się. Miłość nie liczy... Nie istnieje? Nie istnieje. Aha. Kosa. Aha. Do... gałęziówki. Oj, ciężko z nią, ciężko. Jej córka też w ciąży razem były, ale to w innym odcinku, bo to jest 5 miesięcy temu, tu jeszcze nie była w ciąży. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę